Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, jestem astrologiem. Zapraszam do wysłuchania, obejrzenia prognozy na sierpień. Co nas czeka w tym miesiącu? To jest spokojniejszy zdecydowanie miesiąc niż lipiec, w którym no, dochodziło do bardzo dramatycznych, dramaturgicznych wydarzeń pogodowych, atmosferycznych w całej Europie, w Polsce też. Te trąby powietrzne już zaczęły pojawiać się opinie o jakichś dramatycznych zmianach klimatu i innych straszydłach. Nic takiego się nie dzieje, po prostu mieliśmy bardzo nerwowy okres w naturze. Generalnie w sierpniu na niebie będzie się działo mniej, to będzie spokojniejszy miesiąc, więc i w pogodzie, i w przyrodzie to też będzie zauważalne, czyli no zdecydowanie mniej jakichś dramatycznych wydarzeń, spokojniejsza pogoda, przyjemniejsza do odpoczynku, do wakacji. Można by nawet powiedzieć, że sierpień będzie generalnie nieco cieplejszy niż norma. Taki bardzo spokojny miesiąc, w którym się będziemy dobrze czuć. Co nas czeka na niebie? Generalnie dość spokojny jest to czas. 23 Mars wkracza w Skorpiona. Jego tranzyt, jego wędrówka przez Skorpiona będzie miał oczywiście wpływ duży na nasilenie się, czy jakby wzmocnienie się różnych lęków, którymi świat cały czas żyje, typu wojna to w Syrii, to niebezpieczeństwo w kolejnej wojny w Iranie, bo Mars przynosi w Skorpionie radykalizm. On jest bardzo ostry, bardzo mocny. To jest dawny znak władztwa kiedy właśnie Mars w Skorpionie jest. Więc może to się nasilać, ale nie dojdzie prawdopodobnie do żadnych jakichś bardzo poważnych wydarzeń. Wręcz przeciwnie. Pod koniec miesiąca 26 Mars, wchodząc w trygon z Neptunem, ulega jakby takiej harmonizacji, uspokojeniu, czyli w jakimś tam sensie mniej polityka, jakieś takie wydarzenia, sensacje medialne będą nas przykuwać uwagę, więc to jest taki miesiąc generalnie po prostu bardziej sprzyjający odpoczynkowi, już takim globalnym rozumieniu, ale i w sensie indywidualnym. Jedynym takim naprawdę mocnym momentem to ostatni sierpnia, na drugiej pełni księżyca, bo będziemy mieli dwie pełnie księżyca w sierpniu, na drugiej pełni księżyca 31 księżyc w koniunkcji z Neptunem, po drugiej stronie Słońce w Pannie, czyli opozycja i kwadratura Jowisza, może przynieść jakieś zawirowania pogodowe, załamanie się takiej wakacyjnej pogody, jakiś pierwszy oddech jesieni, coś w tym rodzaju, ale generalnie jakichś bardzo poważnych kłopotów nie powinno z tym być. Co się dziać będzie na świecie? No, w horoskopie Stanów Zjednoczonych sierpień zapowiada się korzystnie, Jowisz przekracza descendent, czyli sferę partnerstwa, relacji międzynarodowych, więc Ameryka, Stany Zjednoczone bardzo silnym akcentem jakby zaistnieją na tej jakby arenie międzynarodowej, na arenie światowej. Też jakby poprawia się koniunktura gospodarcza w Stanach. To będzie zauważalne. Pojawią się takie sygnały, które mówią o tym, że Stany stają na nogi. W horoskopie Dow Jones Industrial, najważniejszego wskaźnika giełdowego, Saturn w trygonie do Merkurego, pokazuje, że nawet giełda amerykańska też to zauważy. O ile w Ameryce, w Stanach ta poprawa będzie zauważalna, to na przykład w Chinach to pogorszenie, o którym już mówię od wielu lat, jest widoczne, zapowiadane, wbrew temu, co jakby tam propaganda chińska twierdzi o wspaniałych rozwoju. Chiny zmierzają ku poważnemu kryzysowi. Pluton w kwadraturze do Słońca Chińskiej Republiki Ludowej i Saturn na ascendencie tegoż horoskopu pokazują, że w tym kraju no, szykuje się bardzo silny kryzys, który może bardzo mieć duży wpływ na sytuację globalną, światową. W naszej bliższej części, czyli w Unii Europejskiej,
bardziej spokojny miesiąc, zdecydowanie, czyli mniej tej dramaturgii lęków dotyczących Grecji czy Hiszpanii. W horoskopie waluty euro, Saturn w trygonie do Księżyca pokazuje jakby pojawiającą się stabilizację, czyli większa szansa na uspokojenie, równowagę na rynkach finansowych, pieniężnych. W horoskopie rozszerzenia Unii Europejskiej o Polskę i o kilka krajów, które wtedy wchodziły, Saturn w trygonie do Marsa, Jowisz na descendencie tegoż horoskopu pokazuje, że wzmocni się rola tych nowo przyjętych członków Unii, łącznie z Polską, czyli prawdopodobnie dostaniemy jakieś sygnały, które naszą pozycję tak politycznie wzmocnią. W najważniejszych krajach Unii Europejskiej, w horoskopie zjednoczenia Niemiec, czyli horoskop współczesnych Niemiec, Jowisz przechodzi przez Marsa, co jest takim sygnałem, który mówi o tym, że Niemcy jednak mimo ostatnich sygnałów dosyć dobrze będą sobie radzili. Angela Merkel, kanclerz Niemiec, Jowisz na jej ascendencie pokazuje, że ona jest w jednym z najbardziej szczytowych momentów swojego życia i kariery i na pewno przejdzie do historii, jak wielcy kanclerze niemieccy, wcześniejsi, Adenauer, Kohl, będzie prawdopodobnie, to pokazuje też, że ma dużą szansę być kolejny raz kanclerzem Niemiec. Natomiast dużo gorzej wygląda horoskop Francji. W kilku tychże horoskopach, bo jak każdy kraj ma różne horoskopy, konkretnie w horoskopie Piątej Republiki, czyli najbardziej współczesnym horoskopie francuskim, tutaj akurat troszeczkę Jowisz w trygonie do Słońca daje pewien oddech, uspokojenie jakby sytuacji, ale generalnie w tym roku we Francji wiele rzeczy niekorzystnych raczej się zdarzy. Co u nas w Polsce? No, mam złe wiadomości dla tych wszystkich, którzy czekają na wielki kryzys, straszne informacje, tych, którzy, nie wiem, z niepokojem wysłuchują tych wszystkich dramatycznych wydarzeń na temat jakichś strasznych rzeczy, które nas czekają. Nic takiego mieć nie będzie. Oczywiście to nie oznacza, że Polskę nie dotkną jakieś kłopoty. Na pewno nie w sierpniu, na pewno nie w najbliższej przyszłości. Zresztą teraz akurat mamy taki zupełnie całkiem przyzwoicie spokojny czas, jeżeli można mówić o Polsce, że jest jakiś spokojny czas, ale prawdziwe kłopoty zaczną się jesienią. Rzeczywiście wtedy będziemy przechodzili przez kilka miesięcy bardzo trudnych, ale to jest kilka miesięcy, a nie lat. W październiku Saturn wejdzie w opozycję do Słońca, chrztu Polski, oraz przejdzie przez dół horoskopu. Czyli od jesieni, mniej więcej do marca, kwietnia, znajdziemy się w takim okresie, ja bym to powiedział, kryzysowym. To będzie czas trudny. Weryfikacji wielu różnych oczekiwań, analiz, ale mowy nie ma o jakimś załamaniu, o jakimś drastycznym kryzysie, o recesji. To w ogóle nie wchodzi w grę. Będziemy mieli po prostu kilka miesięcy gorszych. Natomiast jako taki sierpień zapowiada się bardzo przyjemnie. Jowisz w trygonie do Księżyca, horoskopu chrztu Polski, generalnie daje taką dużą szansę na spokojną, stabilizowaną sytuację, więc miesiąc bardzo korzystny, bez jakichś dramatycznych wydarzeń. Więc ci wszyscy, którzy czekają na jakieś wcześniejsze wybory, na jakieś przełamania, nie wiem, upadek koalicji rządzącej, mowy o tym nie ma, nic takiego się nie zdarzy. Ale ta historia z tymi taśmami PSL-u w lipcu pokazuje jednak jedną rzecz, że w horoskopie rządu Tuska Pluton, który znajduje się na tymże horoskopie, pokazuje, że ten rząd jakby miał w przeznaczeniu dokonanie dużo, dużo poważniejszych rzeczy, niż się tylko wydaje, że takiego trwania i trwania. Prawdopodobnie tam musi dojść do jakichś silnych przełomów i te przełomy nastąpią niewątpliwie. Co w gospodarce? To generalnie miesiąc o dwóch obliczach. Złoty kończy chyba już ten okres zawirowań, kryzysów. W horoskopie złotego Jowisz w trygonie do ascendentu tegoż horoskopu zapowiada no generalnie początek, już w zasadzie widoczny, trendu wzrostowego, więc złoty właściwie już w dłuższym terminie, nawet wieloletnim, zacznie zyskiwać. Natomiast gorzej wygląda sytuacja na warszawskiej giełdzie. Tutaj mamy praktycznie taki moment, no, w najlepszym wypadku zastoju, ale jednak spadki są raczej prawdopodobne. Saturn w opozycji do Słońca
horoskopu GPW i WIGU 20, bo to w tym samym miejscu jakby jest, pokazuje, że no, jest to taki nie najlepszy czas dla warszawskiej giełdy. Na szczęście jest to trzecie przejście tegoż Saturna, więc pokazuje taki najbardziej weryfikujący okres polskiej gospodarki, tych, zwłaszcza tych takich dużych firm. Natomiast w dalszej przyszłości też czekają nas pewne nieprzyjemne tranzyty, ale już nie może aż tak bardzo ciężkie, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że jakiegoś bardzo dużego załamania nie będzie. Powrót koniunktury na warszawskiej giełdzie nastąpi gdzieś jesienią, w listopadzie. Też nie będzie zbyt długi, ale w zasadzie dopiero jesienią zacznie się odwrót. Więc gospodarczo nie czeka nas jakiś dramatyczny kryzys i nie ma sensu się bać za bardzo przyszłości, ale oczywiście będą trudne momenty i o nich będziemy na pewno przy naszych spotkaniach wspominać. Dziękuję bardzo, zapraszam za miesiąc.